wam szczerze, że nie wiem, jak mam to nazwać. Powiem wam pokrótce, że obejrzałem całe 1,5 godziny tego, co się działo, słuchajcie, VIP MMA i powiem wam szczerze, że to kurwa jest kosmos. Pojawili się oczywiście znani z poprzednich edycji, czyli Tomasz Hitz, pojawił się Rurą i w ogóle. Słuchajcie, powiem wam szczerze, że ta walka i ta federacja po prostu nie ma sensu. Na live było praktycznie 3000, słuchajcie, ludzi obserwowało w piku. Słuchajcie, ta federacja miała live'a na swojej stronie, czyli VIP MMA, która posiada subskrypcję około 7,5 tysiąca. Brawo panowie, po prostu super cool i w ogóle. Dlatego słuchajcie, czy federacja ma sens, czy federacja, która tak naprawdę była pośmiewiskiem wszystkich federacji, wszystkich osób, które tak naprawdę cokolwiek ze sportem miały do czynienia, ma sens. Powiem wam pokrótce, że moim skromnym zdaniem nie bardzo. Słuchajcie, ja sądzę, że wszystkie, słuchajcie, osoby, które wystąpiły właśnie na dzisiejszej, słuchajcie, na dzisiejszym spotkaniu, to są kurwa ogórki. No, przepraszam, znam jednego, z którym naprawdę jest spoko ziomek, mam kontakt, słuchajcie, jest to Sonik. Sonik, pozdrawiam cię, piona. Także Sonik jest naprawdę w porządku typem, ale wszystkie te osoby, które wystąpiły razem z Hitzem, z Żuromem, z innymi osobami, naprawdę są kurwa walka ogórków i body Christ. I powiem wam szczerze, ja tutaj sobie VIP MMA 5, kurwa, słuchajcie, po prostu ta federacja, ta federacja naprawdę ogromna porażka. Wiecie, co mnie najbardziej wkurwiło i to zażenowało totalnie? Słuchajcie, Szymon Komandos. Słuchaj, Szymon Komandos. Ty wyglądałeś jak Alfons, kurwa, ze sklepu z wibratorami. Słuchajcie, czym się zajmuje, słuchajcie, Szymon Komandos ma sex shopy swoje i przyjechał z kolegami. Ja mam wrażenie, że ty temu swojemu koledze, który tak naprawdę bez techniki, który mówi, że przychodzi, bierze swoje, wiesz, nie wiem, czy to twój chłopak po godzinach, czy jakiś Alfons twój lub kolega do nocnych zabaw, ale wyglądałeś jak Alfons z męską dziwką. I słuchajcie, tak to wygląda, że Szymon Komandos to taki sztywny chłop, że po prostu to jest śmieszne. Wiadomo, wyszedł niedawno z więzienia i gość, który tak naprawdę nie wie, co w życiu chce, myśli, że chce największą łapę i powiedział, słuchajcie, najważniejsze, mięśnie w walce nie walczą. A Szymon powiedział, że walczą i chuj. Tylko zasada jest taka, Szymon, ty kurwa nie masz mięśni. Ty w bicepsie masz syntol, ty masz wodę. Woda ci się, bo syntol zamyka kanaliki i zbiera się woda. I tak już masz operację i tak po twoich, słuchaj, wyglądasz jak jedna wielka ulana kupa gówna i tak naprawdę wierzę ogromnie, gdybym cię wziął właśnie na tym VIP, to po prostu byś ani jednej rundy nie dotrwało, byś dostał w pizdę po 30 sekundach. Niestety, Szymon, ale taka prawda. A przychodzi z jakimś szympansem, który tak naprawdę... Dajcie mi szansę, to wystąpię. Nawet cię, kurwa, gość nie ma jak wysłowić. Czy wy tam, kurwa, u siebie w mieście, w Turku tatuujecie się na twarzy? Cfel, Confident, Mike Tyson, kurwa. Słuchajcie, dla mnie ta konferencja, która odbyła się, słuchajcie, to była po prostu nieporozumienie. Pierwsza konferencja VIP MMA 5, przecież to, co się odpierdalało, wiecie, Tomasz Hitz, który tak naprawdę wyszedł z więzienia, który dokonał w więzieniu samouszkodzenia, słuchajcie, po łyku, wozili go gdzieś po tych szpitalach. Także słuchajcie, ja myślę, że to było jedno wielkie nieporozumienie, że tam Jackiewicz, że słuchajcie, Jackiewicz tylko i wyłącznie dla siana, także ja ci coś powiem, Sonik, bierz
ich kurwa wszystkich po kolei, pierwsze Szymona Komandosa, Hica i po kolei ich ładuj na pizdę, bo tak naprawdę to zbiórka tutaj, słuchajcie, totalna odklejenie. I słuchajcie, najważniejsze, co mogę powiedzieć, słuchajcie, jest tam Binkowski, Artur Binkowski, szacunek oczywiście za to, że był olimpijczykiem, że reprezentował Kanadę na mistrzostwach. Nie, moi drodzy, on nie reprezentował Polski. Jak on mówi, orzek, au, au, au. Nie, moi drodzy, on reprezentował Kanadę, czyli wielu mówi, że i myśli, że reprezentował Polskę. Nie, moi drodzy, on reprezentował inny kraj. To tak jakby teraz Ukrainiec, słuchajcie, mówił, że jest wielkim Polakiem, bo on, kurwa, jest w Polsce, nie? I on, jemu się należy. To jest na tej samej zasadzie. Słuchajcie, wiadomo, Binkowski odklejeniec, wiadomo, to jest szacunek, że był na, był wtedy, bo tak naprawdę to były czasy, gdzie mało było bokserów, gdzie największą rolę odgrywał Gołota i wszystko, a teraz Artur Binkowski, czy nadaje się do walki? Nie, moi drodzy, ja myślę, że nawet Sonic by mu napierdolił we walce, a wiadomo, ma tą technikę, która była przed kilkunastu lat dobra, a czy Artur Binkowski jest do pokonania? Jasne, to nie jest już zawodnik, to już jest legenda, słuchajcie. To tak samo jak u każdym można, gdy wyście byli młodzi, to napierdalaliście każdego, nie wiem, pod blokiem młodego i wygrywaliście wszystkie solówki, a później jesteście tylko legendą i z tym sposobem Binkowski jest tą legendą, on się do freak fightów nie nadaje. On od każdego jednego dostałby w pizdę. Myślę, że nawet od Żuroma, on po prostu żyje legendą, że on to był na olimpiadzie, olimpijczyk, bla bla, okej, jemu się należy szacunek, ale nie róbcie z niego nie wiadomo gwiazd, że to jest wielki Binkowski, on rozpierdoli każdego, bo tak naprawdę by pewnie na solówce z Jasiem Kapela dostałby po prostu po piździe. I ta pierwsza konferencja WIB MMA to jest po prostu walka ogórków. Walka ogórków. Ja tak jak mówię, znam jednego zioma, który szanuje go, który wleciał, powiedział centralnie, on tu po zasięgi, tylko Sonic, powiem ci szczerze, zwalaj z tamtej federacji, bo tu ani zasięgów, ani jakichś subskrypcji, ani dobrego siana, bo po prostu no WIB MMA jest to po prostu walka o gurów, którzy tak naprawdę podniecają się olimpijczykiem, który tak naprawdę jest odklejony. Sami doskonale widzieliście na tej konferencji, że wszystko było podyktowane Arturem Binkowskim. To, co on powiedział, że on wybacza, tak naprawdę czy od Jackiewicza, czy od kogokolwiek, od Body Christa, by po prostu dostał na dziąstwo i by się rozłożył. To ja wiem, że on ma technikę, która była wpajana latami do walk, ale tak naprawdę widzimy, że Binkowski jest po prostu alkoholikiem, menelem, osobą bezdomną, osoba, która tak naprawdę kiedyś coś znaczyła, a tak naprawdę teraz nie znaczy nic, bo tak naprawdę ma zakaz zbliżania się do byłej żony i do swoich dzieci. Także, moi drodzy, myślcie co chcecie, ja mam takie zdanie, że Artur Binkowski jest po prostu w walce nieporozumieniem. Jemu po prostu złą federację przydzielili, bo WIB MMA ani nie będzie, słuchajcie, jakikolwiek pieniędzy, bo wiemy, że Marcin Najman się wymiksował z tego statku, który tak naprawdę dalej płonie, ale to jest po prostu walka o gurów, którzy nic nie osiągną w tej federacji. Ta federacja naprawdę z góry jest przegrana i ja nie wierzę, że te wszystkie osoby, które były dzisiaj na konferencji, dostają więcej za walkę niż 500 zł. Maksymalnie chyba do 1000, jak ktoś dostanie za walkę, to jest po prostu cud, bo tak naprawdę jest to walka nieudana, widzimy, jest małe zainteresowanie, jest to walka pośmiewiska, jest, ja myślę, że te osoby, które walczą tutaj, Kazik, Klimat Kartel, ty dobrze, że nie przyjechałeś, odbij od tej federacji, bo to jest po prostu federacja frajerska i jak widzimy, no, Szymon Komandus, który przyprowadził jakiegoś, kurwa, swojego chłopaka po godzinach, który chciał być jak Denis Załęcki, jemu nie wyszło, jest po prostu, kurwa, jakiś debil, no. I to ja myślę, że ja daję, słuchajcie, ja daję
zadanie dla nich, no to weź tego kolegę i ty, Szymon, i możemy dwóch na jednego, nie? Tylko po kolei się po kolei, żebyście dwa razy w pierdol nie dostali. Także mogę wam, was dwóch do klatki wziąć. Także słuchajcie, Szymon to jest po prostu król dildosów, który tak naprawdę, nie wiem, temu koledze chyba czopa w dupę zaserwował, bo on tak naprawdę... Widzieliście, po prostu pośmiewisko, ej, po prostu pośmiewisko. Tam jeszcze, słuchajcie, konkurs, kurwa, kto ma występować, słuchajcie, dajcie se wy ludzie, słuchajcie, dajcie wy se ludzie, nie wiem, kto wam scenariusz pisze w tym VIP MMA, ale naprawdę jakiś, kurwa, albo dobrze napierdolony człowiek, albo człowiek, który nie ma pojęcia, co to są freak fighty. Wiesz co, ja bym tą galę bardziej porównywał do gal, która się nie udała, czyli wiecie o kogo chodzi, że tam maty z papieru sobie ustawiali, no to jest tego samego, słuchajcie, gala i wiecie, gala w Wieluniu, przez kogo została przerwana, oczywiście przeze mnie, słuchajcie, miałem z tego tytułu sprawę w sądzie, która została umorzona, bo burmistrz Wielunia się skierował, że ja wziąłem, upubliczniłem jego córki zdjęcie, także tak to wygląda, ale wszystko zostało przez prokuratora umorzone, tak to, moi drodzy, wyglądało, bo burmistrz Wielunia pozwał mnie do sądu, ale gala VIP MMA, frajerska gala, ja nie wiem, kto normalny chce się tam pojawić, zresztą widać, jak to jest zrobione, wszystko, słuchajcie, po cichu, wszystko tak naprawdę, no chujnia, no nawet widać, że to chłopaki są z pierwszej łapanki i oni co dostali, po stówce? Słuchajcie, po stówce za tą federację, że się pojawili, a Tomasz Hic, no widzicie, wyskoczył z więzienia i no wio, fru, słuchajcie, na VIP MMA, to jest walka po prostu o górów, nie? Walka o górków i brat Stiflera, no kurwa, na czyimś garbie się, słuchajcie, wyrabiać, widzicie, Hic zarabia, bo wiecie, ta jego małolata po prostu, słuchajcie, za niedługo rodzi, także może kurwa jakiegoś krogulca nie urodzi, ale no zobaczymy, ale daj jej Boże, żeby poroniła, no bo mieć takiego ojca jak Hic, to po prostu jest kurwa po prostu masakra, nieporozumienie i matka taka, także dziewczyno, ty zrozum, póki jest jeszcze nie za późno, po prostu lepiej wyskrobać niż po prostu, żeby coś takiego miało takiego ojca. Także widzicie, no po prostu konferencja totalna, nieudana i tutaj piszą, Biniu, będziesz najlepszym prowadzącym freak fight. Nie, no po prostu, słuchajcie, Biniu się nie nadaje, był kiedyś legendą, to jest legenda, która, słuchajcie, upadła i ludzie, którzy mówią, że jest orzełkiem, no to chyba kanadyjskim, nie? to metku pełny nosek, Tomasz Hic mocno pobudzony jak zawsze, czyli orzeł, pracuje dla Najmana. Słuchajcie, no masakrę, no dlatego wiecie, Najman się wymiksował z tej federacji, ale cały czas ma, słuchajcie, pieniądze z niej. Orzeł rozwija skrzydła, Ej, Hic, widzimy, że na furany, i ludzie tutaj w komentarzach piszą, no nie? Także moi drodzy, no to jest walka o górków i tak jak mówię, ten kurwa król dildosów, czyli Szymon Komandos, kurwa ala pseudo, kurwa Mike Tyson, tak naprawdę jednoszczołowiec, chuj do szczania, śmieszne, to jest po prostu, słuchajcie, za co poszedł siedzieć, słuchajcie, przemycał wtedy z Bułgarii te Viagre i dildosy, nie, także podrobione, także za to poszedł siedzieć, no masakra, słuchajcie, jakieś kurwa castingi, ściąganie koszulki, orzeł, taki kurwa orzeł raczej wróbelek, no, także mówię wam szczerze, no masakra, nie, słuchajcie, ofertę daję do Binkowski, jeżeli nie jesteś, możemy po prostu no posparować, no zobaczysz jak bitka wygląda, ja wiem, że kilkanaście lat temu byłeś dobry, ale tak naprawdę ty jesteś legalny, no myślę, że Jaś Kapela by ci napierdolił teraz, nie, także no tak to wygląda i widzimy te wszystkie trailery, które leciały w przerwach, jest to po prostu tragedia, ludzie nie potrafią wyprowadzać cios. No to jest po prostu, słuchajcie, no tragedia, totalnie tragedia. Jackiewicz, tak naprawdę ja myślę, że on sobie z tego wszystkiego ciśnie bekę, nie?
ciśnie, ale to jest walka o gurów, nie? To jest po prostu, powiem wam szczerze, że ludzie, którzy biorą tą galę na poważnie, są albo chorzy psychicznie, albo ja wam powiem, że tutaj nie powinno być pay-per-view. Tutaj jeszcze włodarze tej gali powinni płacić za to, czy ktoś to chce oglądać. No bo nie wiem, kto tak naprawdę przy zdrowych zmysłach chciałby to oglądać. To jest po prostu porażka, padlina i w ogóle. I no, ale Szymon Komandos mnie rozpierdolił. Słuchajcie, przyjechał z chłopakiem. Tu jest mój chłopak. No sam powiedział, że chłopak, nie, że to jest jego chłopak. No to także pewnie razem sobie aplikowali dildosy z Bułgarii. Także no masakra, oni wszyscy się, słuchajcie, z Najmanem waflowali, także no, nie wiem jak wy to, nawet tutaj wpisał się pan Rysiu, zrobił numer o tym, także moi drodzy, no masakra, a ty, tak jak mówię, no nie wchodźcie do tej gali, a ty Sonic, weź tą olej, tą galę.